tej dzisiejszej Ewangelii widzimy taką niesłychaną troskę, zmartwienie Chrystusa. Jak opowiedzieć tak, żeby zrozumieli? Jak to powiedzieć tak, żeby zrozumieli? Chrystus nieustannie szuka obrazów, porównań, no tak, żeby mogli zrozumieć. Tych porównań, jeśli chodzi o temat Królestwa Bożego, to jest jego ulubiony temat. To tych porównań jest niesłychanie wiele. Człowiek na polu znalazł skarb, sprzedał wszystko, co miał, kupił to pole. To jest Królestwo Boże. Jest czymś niezwykle cennym, niezwykle wartościowym. Kobieta miała 3 miary mąki, włożyła trochę zakwasu i wszystko się zakwasiło. Tak jak widział, że kobiety są, to od razu tak mówił, nie? Dzisiaj widać, że są wokół niego rolnicy. No, to rolnicy zrozumieją, nie? Dla nas, nie wiem, czy każdy z nas kiedykolwiek siał cokolwiek, no to nie wiem, może tak, może nie. Czy mieliśmy ziarna w ręce, żeśmy się zastanawiali, jak z takiego małego ziarnka może coś wyrosnąć wielkiego. No Chrystus szuka porównań, szuka. Królestwo Boże jest podobne do ziarna wsianego w ziemię i niezależnie czy śpimy, czy coś robimy, ono sobie rośnie, wzrasta i wydaje plony. Królestwo Boże podobne jest do maleńkiego ziarnka, które się wrzuci w ziemię, to wyrośnie całe wielkie drzewo. No generalnie Chrystus zmierza w kierunku tego, że to jest coś niewielkiego, coś małego. Coś bardzo małego i bardzo niewielkiego. Moi kochani, tak naprawdę 10 minut czy 15 minut modlitwy każdego dnia to nie są procenty dnia. To są promile dnia. To jest coś tak niewielkiego, tak małego, ale jeśli każdego dnia 15 minut znajduję na modlitwę, to okazuje się, że moje serce się zmienia, że zaczynam być innym człowiekiem. I także jak zaniecham tego, to po jakimś czasie okaże się, że jestem niewierzący. To jest bardzo niewiele, 15 minut w ciągu dnia. Uklęknąć i pomodlić się, to jest nic. I czy śpię, czy normalnie żyję, pracuję, wychowuję dzieci, chodzę do szkoły, a to wzrasta w nas, gdzieś tam się gromadzi, nagle okazuje się, że wyrasta coś bardzo pięknego i bardzo wielkiego. I serce jest inne. To jest taki drobiazg, taka można być bzdura zupełna. 15 minut w ciągu dnia. Tu więcej czasu poświęcamy na mycie się. W zasadzie tak naprawdę to całe to nasze chrześcijaństwo wisi na takiej cieniutkiej nitce, którą jest msza święta w niedzielę. Jak tej mszy świętej niedzielnej zabraknie, to po jakimś czasie jesteśmy niewierzący. To jest trochę podobnie jak ze sprzątaniem. Dopóki się w domu sprząta, to tego nie widać, nie? A jak się przestaje sprzątać, to wtedy widać. Kobiety są bardzo biedne, bo starają się, sprzątają, no normalnie, to czysto, tak jak zawsze, no. Czasami nawet nam do głowy nie przychodzi, ile to czysto wymaga, nie? Zabiegania, trudu i wszystkiego. Chodzę do kościoła, modlę się, no i tak normalnie jestem wierzący. Kiedy tego zabraknie, to tracę wiarę. Cieniutka, maleńka nitka codziennej mszy świętej. Co niedzielnej mszy świętej. No oczywiście też jeszcze dochodziłoby do tego jakaś umiejętność świętowania niedzieli. To też jest nieodzowne. Umieć świętować. My, ludzie wierzący, chrześcijanie, lubimy świętować. Święta to coś ważnego dla nas. Święta, idą święta. Wszystko zostawiamy, bo idą święta. Świętujemy. Świętujemy także niedzielę. W duszpasterstwie mieszkają z nami chłopacy też. Mieszka kilku chłopaków. Mieszkamy razem. Tak troszkę jak w rodzinie. Jeden z nich, Daniel, odkrył, nagle tak odkrył, że o świętowanie niedzieli to jest coś niesłychanego, niebywałego i on jest Ślązakiem, także tak zaczął naprawdę świętować niedzielę, tak solidnie świętować niedzielę.
się przyłoży do świętowania niedzieli. I sobota po południe biegał jak zwariowany do późnego wieczora, sprzątał wszystko, porządkował, wyrzucał śmieci. O 12 w nocy walnęło 12, koniec, jest niedziela. Scena była jedna niesamowita. Biegnie ze śmieciami jeszcze na schodach i nagle buf, 12, zostawił śmieci, jest niedziela. Ja sobie myślę, no trochę chłopak przesadza. Kiedyś wszedłem do niego w niedzielę w takim ferworze, tutaj coś jeszcze się dzieje, za chwilkę msza, jeszcze coś trzeba przygotować, wchodzę, tam mówię, Daniel, masz coś, skseruj mi to jeszcze mi szybko, bo wiesz, potrzebujemy. A on mówi, słuchaj, czyś ty zwariował? Niedziela jest, rozumiesz? Niedziela. Spadł ode mnie z pokoju, jest niedziela i siedzi. On świętuje, niedziela. Więc kiedyś go pytam, Daniel, ale czy nie przesadzasz czasami? Czy troszkę jednak nie przesadzasz, nie? Czy to nie jest takie zbyt radykalne? A on mówi, słuchaj, mój Bóg poprosił mnie o to, żebym nic nie robił. Czy można poprosić o coś prostszego? Nic nie rób. Jeden dzień w tygodniu nic nie rób. Polska nazwa niedzieli jest piękna. Nie, nie działaj, nic nie rób. Niedziela, bez działania. Nic nie rób. Czy można kogoś poprosić o coś prostszego? No nie. Wiesz, ja tego Boga kocham. Ja nie mogę mu odmówić. I słuchajcie, ten chłopak naprawdę zaczął uczyć się świętować niedzielę. Podstawa. Nikt przeze mnie w niedzielę nie może pracować. Więc kino odpada, teatr odpada, bo nikt przeze mnie nie będzie w niedzielę pracował. Ale zostaje rower, wyprawy nad Odrę, grille nad Odrą. Mnóstwo ludzi, studentów się do niego przyłączyło. Stała się taka ekipa świętująca niedzielę. Takie święte krowy, ja ich nazywałem, no, których w niedzielę nie można ruszyć do niczego, bo oni świętują niedzielę. Po kilku miesiącach przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, wiesz co? Moje życie się zmieniło zupełnie. W środę już nie mogę się doczekać niedzieli. Kiedy będzie niedziela? Kiedy w końcu będzie niedziela? Już normalnie to jest takie pragnienie, takie. Jak przychodzi niedziela, wiesz, jestem tak szczęśliwy. I tak podszedł do mnie, tak mnie poklepał po plecach, mówi, wiesz co, spróbuj też, no. Spróbuj też poświętować sobie w niedzielę. To jest coś. Dzięki temu życie nabiera smaku. To jest ten zaczyn, który kobieta włożyła w mąkę i całe ciasto się zakwasiło. On sobie zafundował coś takiego, komfort pewien. I życie nabrało smaku. Jego życie niesamowicie smaczne się stało. On już w środę czekał, kiedy jest niedziela. Tylko inteligentny chłopak potrafił to zrobić. Potrafił sobie zorganizować, bo co w życiu puszczamy na żywioł, to ucieknie nam. Fajnie, jak wiemy, czego chcemy w życiu i jak wiemy też, jak do tego doprowadzić. Do tego, co chcemy. To są cieniutkie nitki. Świętowanie w niedzielę, msza święta niedzielna, 15 minut modlitwy w ciągu dnia. To są te ziarenka małe, które jak w nas wyrastają, to nagle się okazuje, że wszystko jest inne, całe życie jest inne, wszystko się zmienia. Próbowaliśmy przez ostatnie dni krążyć wokół olbrzyma, który w nas jest czasami uśpiony. Próbowaliśmy budzić olbrzyma wiary. W każdym z nas jest olbrzym wiary, ogrom wiary. U niektórych trochę bardziej przebudzony, u niektórych trochę ospały i smętny jeszcze. I próbowaliśmy ten ogrom wiary obudzić. Wczoraj żeśmy próbowali obudzić wiarę w rodzinę także. W to, że piękne życie, dobre, piękne życie rodzinne jest możliwe. Że możemy założyć i żyć w pięknej, cudownej rodzinie. Nawet kiedy jesteśmy po różnych przejściach, kiedy mamy za sobą różne zawody, sami doświadczyliśmy rozbicia rodzinnego. Może nawet wtedy, kiedy narobiliśmy jakiś głupot w młodości, takich totalnych głupot w młodości, to dzięki Bogu życie rodzinne może być bardzo piękne. Małżeństwo może być bardzo piękne. Dzięki Bogu. Jeśli Jego zaprosimy do tego budowania, to cuda się dzieją. Absolutne cuda się dzieją. I może być, możemy stworzyć bardzo piękną rodzinę. Taką, że inni się schronią w tej rodzinie. Jeszcze inni będą budowali swoją nadzieję, patrząc na nasze życie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy
poszli w kierunku też wiary w Kościół. Jak uwierzyć w Kościół? W jaki sposób? Nawet sobie dzisiaj myślałem, że chyba wiara w Kościół, nie wiem, czy ja wierzę w Kościół, bo nie wiem, co to znaczy za bardzo. Wiem, że bardzo kocham Kościół. Bardzo kocham Kościół. Uważam, że to jest fenomen, jakiego drugiego na świecie nie ma. Nawet tak patrząc na to, no moi kochani, Kościół w Polsce, na który strasznie narzekamy, ja nie znam bardziej liberalnej organizacji na świecie, jak Kościół katolicki w Polsce. W tym najlepszym tego słowa znaczeniu. W tym kościele mieści się od Rydzyka do Pieronka. Dla każdego jest miejsce. To jest niesłychanie obszerna wspólnota. Tak otwarta na wszystkich, tak. I ojcze, dyrektorze, i biskupie Pieronku. My się jakoś się dogadamy. To jest niebywałe. Żadna partia polityczna, żadna organizacja na świecie nie jest w stanie sobie na to pozwolić. Na co może sobie pozwolić Kościół katolicki. To jest wspólnota niesłychanej wolności, niebywałej wolności. Ja wiem, co ja mówię. Od 12 lat jestem rektorem kościoła we Wrocławiu. 12 lat. Ani razu biskup nie zadzwonił do mnie z pytaniem, czy odprawiam mszę świętą, czy mówię kazania. Nigdy nikt nie sprawdził, jakie kazania mówię. To jest absolutnie oparte na zaufaniu. Biskup w pełni mi ufa, że robię to, co potrafię. To, co umiem, to, co potrafię, robię. On mi ufa, że ja ten Kościół kocham też. Owszem, kardynał, jak był kardynał, dzwonił czasami rano. Nie? 7 rano, ja oczywiście śpię, telefon. Co robisz? No eminencjo, śpię. Zgnijesz. Ale eminencjo, ja prowadzę nocny tryb życia. Wiem, donoszą mi. A masz co jeść? Ja mówię, no jeszcze mam. Jakbyś nie miał, zadzwoń albo przyjdź, dam ci. To był kardynał. Niesłychany, no. Do zwykłego, prostego księdza rano o 7 sobie przypomniał i zadzwonił. To jest, dla mnie to jest wzruszające absolutnie. Ale nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby przysłać kogoś na przeszpiegi, czy ja dobrze pracuję. On po prostu ufał. Tak cały Kościół jest oparty na niebywałym zaufaniu. Na niesłychanym zaufaniu. To jest wspólnota ludzi, którzy próbują sobie ufać. Oczywiście, jesteśmy grzeszni. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Ja się spowiadam tak samo, jak każdy z was. I strasznie się wstydzę na spowiedzi zawsze. I bardzo trudno mi jest do spowiedzi pójść. To nie jest prosta sprawa dla mnie pójść do spowiedzi. Ale jest w nas ogromnie dużo zaufania. Cały Kościół jest oparty na zaufaniu. Bardzo kocham ten Kościół, w którym żyję. To nasze duszpasterstwo, to nie wiem, grupkę kilkuset tam ludzi. Jak wyjeżdżam, to się nie mogę doczekać, kiedy wrócę. Ilekroć jak wracam do domu, to na drzwiach wisi coś, nie? Ostatnio napisali mi, wyjechałem na Wielkim Poście, miałem strasznie dużo rekolekcji. Po całym świecie jeździłem. Także w domu nie było bardzo niewiele. A mam kota, mam czarnego kota takiego. Ostatnio ktoś, mój domofon jest na ulicy. Można z ulicy dzwonić domofonem. No i czasami ludzie w nocy dzwonią. Ostatnio o 3 w nocy ktoś dzwoni. Dryn, nie wstałem. Dryn, no dobra, wstałem. Szczęść Boże, proszę księdza, ja mam takie, no nie mogłem przejść obojętnie, mam takie bardzo ważne pytanie, to mnie tak strasznie intryguje. A mówię, człowieku, jest 3 w nocy. No tak, ale pytanie jest takie ważne, proszę księdza, przepraszam, ale czy to prawda, że księdza kot ma na imię Behemot? Ja mówię, tak, a to dobrze, to dobranoc. Młody człowiek szedł z bardzo poważnym pytaniem. Odszedł od domofonu, za chwilkę dryn, dryn, podchodzę, co jeszcze? Proszę księdza, a może się ksiądz pomodlić za małą Anię? Ona wczoraj zmarła. Bardzo musiał się ludzie. Piękne to jest, nie? Piękne. I ostatnio jak tak podróżowałem, to mi wywiesili list, wywiesili mi wiersz Szymborski na drzwiach, nie? Umrzeć, nie robi się tego kotu. Bo skreślone, umrzeć, napisane, wyjechać, nie robi się tego kotu. I cały wiersz, możecie znaleźć wiersz, bardzo piękny wiersz Szymborski. Nie wiem, co zostanę, jak dzisiaj wrócę na drzwiach, co tam będzie wieszone. Czasami wchodzę i są świeże kwiaty na stole stoją. Ktoś wszedł i świeże kwiaty przyniósł.
Czasami przychodzę i nagle nikogo nie mogę spotkać. To znaczy, że albo znowu piekarnik rozwalili, albo pralkę popsuli, albo coś. Nie? To wtedy takie ciche dni to od razu czuć. Nie? Potem spotykamy się na kolacji, a tylko ten kto? Takie milczenie. Kto? Wszyscy. Dobrze. A to jest piękne. Żyć w kościele. Żyć razem z ludźmi. Mi się wydaje, że my nie zdajemy sobie sprawy, jak piękne jest to, że tu siedzimy, że się razem modlimy. Co byśmy zrobili, gdybyśmy nie mogli się razem modlić? Słuchajcie. My powinniśmy zawsze przekazać znak pokoju, to byśmy się całować, ściskać, cieszyć się z siebie. Jak przychodzicie do kościoła, na wsiach czasami widzę, że jest zwyczaj, że człowiek wchodzi do kościoła i wita się z wszystkimi obok, których siada. Piękny zwyczaj. Piękny. Przecież my nie jesteśmy sztachety w płocie, które obojętne są na siebie. Jesteśmy sobie bliscy. No. Już nigdzie ludzie się za bardzo nie gromadzą tak, jak my się gromadzimy. To jesteśmy solą tej ziemi. Naprawdę tak jest. Jesteśmy solą tej ziemi. Spotykamy się... Oczywiście, strefa kibica też fajna. No. Też można razem popłakać, nie? I opłakać, tak. Ale to jest regularnie, to jest co tydzień, to jest zawsze, to jest cały czas. Studentom zawsze mówię, jak zamieszkacie na stacji, pierwsze co zróbcie, zanim się rozpakujecie, zadzwońcie do sąsiadów, przedstawcie się, kim jestem, będę mieszkał tutaj, nic pani nie grozi. Jak będziemy robili imprezę, to panią oszczerzemy, żeby pani sobie wyjechała. No. Ale nic pani nie grozi, jak pani potrzebowała, zrobimy pani zakupy. Jak pani czegoś potrzebowała, proszę nas zapukać. Chłopaki, powiedzcie, że potraficie zlew naprawić, czy spłuczkę. I to jest niesłychanie piękne. Możemy być tak niesłychanym zaczynem pięknych rzeczy między sobą. To jest Kościół. Tak jak tutaj siedzimy, to my jesteśmy Kościołem. To jest Kościół. Uwierzyć, czyli pokochać Kościół na nowo. Pokochać to, co się dzieje z nami. Zawsze tak jest. No, to jest wspólnota ludzi grzeszących. I to musimy zaakceptować. Nikt z nas nie jest święty. Nikt. Nikt święty nie będzie. Ale to tak też pociecha dla nas, nie? Że nie ja sam taki zły jestem. Nie? Jest wokół mnie wielu ludzi, którzy tak samo jak i ja. Także no dobra, wystarczy tego gadania. Amen.